Katarzyna Ciepielewska, dobry wieczór. W niedzielę pospaliśmy godzinę dłużej, no ale teraz musimy liczyć się z tym, że o tej porze słońca już nie ma, już jest dawno po zachodzie słońca. Chociaż dzisiaj no, odwaliło kawał dobrej roboty, było go w całym kraju bardzo dużo, ale rano w wielu miejscach ścieliły się mgły i niskie chmury warstwowe. Niby jesteśmy pod wpływem wyżu, ale to nie jest tak do końca tak wyżowa pogoda, jak do jakiej przyzwyczailiśmy się w lecie. To taki zgniły jesienny wyż, towarzyszą mu mgły i właśnie niskie chmury. I dopiero kiedy słońce da radę przebić się przez te mgły i chmury, no możemy mówić, że jest go dużo. W wielu regionach dzisiaj świeciło. W nocy przy rozpogodzeniach będą też znaczne spadki temperatury. Na wschodzie w wielu miejscach przygruntowe przymrozki. I około 1-2 stopni w centrum, 4-3 najcieplej. Na północy, nad samym morzem może być jeszcze odrobinę cieplej. W wielu miejscach mogą ścielić się mgły ograniczające widzialność do 100, a nawet poniżej 100 metrów. Trzeba zachować rozwagę na drogach. A jutro po ustąpieniu mgieł i niskich chmur, które mogą zalegać nawet do południa, słońca powinno być bardzo dużo, zwłaszcza na zachodzie. No a temperatura całkiem przyzwoita, jak na ten czas, bo od 11 stopni na wschodzie do 13, a nawet 15 na zachodzie i na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. A w kolejnych dniach cały czas wyżowa pogoda, ale przypominam, że to jesienny, zgniły wyż z mgłami i niskimi chmurami, więc będzie słońce, ale poranki będą mgliste, no i w wielu miejscach z przymrozkami. Do zobaczenia.